Szufla! Ja nazywam się Buba i witam was w kolejnym odcinku mojego rąbanych przygód, ale was zrobiłem w konia. Dzisiaj jest ze mną Ania, a jako że wchodzimy w kolejny tryb bycia influencerem, to mam za sobą już aferę, a teraz przyszedł czas na program kulinarny i w dzisiejszym odcinku będziemy robić pierogi ruskie, tylko że polskie, w Polsce. Dobrze, generalnie od czego powinniśmy zacząć robiąc pierogi? No bo pierogi składają się zasadniczo z dwóch składników. Pierwszy składnik to jest farsz, a drugi to jest ciasto. Pierwsza rzecz to jest farsz. Najlepsze pierogi, jak to mówi każdy facet, robiła jego babcia. U mnie było tak, że farsz robił dziadek, dlatego zaczniemy od zadzwonienia do dziadka i zapytania, jak się robi farsz. Tachu? Dobra, dziadek nie odbiera, a dziecko zaczęło płakać, dlatego prawdopodobnie te pierogi mogą nie wyjść. Na pewno będzie dobrze chyba. Farsz składa się zasadniczo z trzech składników. Pierwszym są ziemniaki, drugim jest twaróg, a trzecim jest gówno. Cebula. No i potem jeszcze przyprawy i mordo. Ziemniaki. Nagrywam. No, więc zaczniemy od ugotowania ziemniaków, potem od pokrojenia i usmażenia cebulki, potem od dodania sera i... A co nam pomoże przy gotowaniu ziemniaków? Cycuszek. Cycki Ani nam pomogą ugotować ziemniaki. Dobra. Obieram ziemniaki. Super, ale jesteś tak obieraczką. Się obiera obieraczką. O. Super. Ania, ty to jak obierasz ziemniaki, to normalnie są obrane. Ja spróbuję bardziej tradycyjną metodą, czyli nożykiem, ale nie tym. Używając noża, pamiętaj, aby trzymać go ostrzem w stronę ziemniaka, a nie na odwrót. Bo po pierwsze, możesz nie obrać ziemniaka, a po drugie, możesz pokaleczyć sobie palce. To bardzo ważne rady. Piszcie w komentarzach, jak wy obieracie ziemniaki. Dwa łokcie. Ziemniaczki mamy już obrane, teraz trzeba tylko je pokroić na pół, a potem, no właśnie, potem musimy, jak to zrobimy? Musimy je pokroić na 3-centymetrową kostkę. Tak? Tak. Tak są zasady? Tak. No i wrzucimy to do Thermomixa i Thermomix nam ugotuje. Super. Ziemniaki. I użyjemy do tego specjalnej... O, czy to jest specjalna osłona. Osłona noży tnących? Wow. Specjalna... Ja pierdolę. I o 5 minut można wydłużyć, zobaczymy jak tam ziemniaki. Hejku. 25 minut na cebulę. Aha, ale to nie, to akurat no. Dobrze, bo myślałem, że w tym czasie nic nie zrobił. A czy Thermomix nie ma funkcji krojenia cebuli? Ma. Tylko, że jest zajęty teraz. Tak, mamy drugi. Bogactwo. To będzie Swoją drogą tu w przewidce wam pokażę i będziecie się mogli porównać, jak było odcinki Dane's Kitchen. Mogę spróbować? Mogę? Sztos. Które montowałem kontra Buba gotuje. Teraz pokażę, jak pięknie kroisz cebulę. Nie będę płakał. No to ziemniaki ugotowane, cebula pokrojona i zaraz wrzucamy ją na patelnię. No to Ania poszła wystawić... Ania wystawia ziemniaki na dwór, a ja zajmę się usmażeniem cebulki. Dobra, to teraz część programu, coś co powinien umieć każdy mężczyzna w Polsce, czyli usmażyć cebulę. Mówi się, że cebula musi się zeszklić, nie do końca wiem co to znaczy, ale wiem jak to wygląda, więc będziemy postępować po prostu empirycznie. Są różne szkoły robienia cebulki na maśle, jedna zakłada robienie jej na maśle, a druga w dupie na oleju. I wtedy macie cebulkę na maśle, tylko że na oleju, więc my zostaniemy tradycyjnie przy maśle, no i do dzieła. Cebulka pięknie nam dochodzi. Co to znaczy zeszklona cebulka, to zaraz wam pokażę. Ma kłowik. Co się śmieje? Rób te bułki.
Proszę, to jest pięknie zeszklona cebulka. Dwa główne komponenty mamy już przygotowane. Mamy przygotowane ziemniaki, cebulę. Kurde, ile tego tu? Dawaj wszystko. Zostaw trochę. To się nazywa zdecydowany ruch. A, musimy ten. Ania. Co? Kurde, to całą cebulę. Dobra, dobra. W międzyczasie dodzwoniłem się do mojego dziadka i powiedział mi, że mamy wrzucić... A właśnie, tłusty czy półtłusty? A po co otwierać dwa? Dziadek powiedział mi, że na kilogram ziemniaków dałby 200 gram sera. My mamy nieco ponad kilogram ziemniaków, więc damy nieco ponad 200 gram sera, czyli 250. No i mieszamy. I jolo. K***a, ta miska jest okrągła i wszystko się wypierdala bokiem. A nie uwracaj, bo ty tu jesteś twarzą. Jak widzicie, warunki do nagrywania jak zwykle są idealne. Spróbuję być uśmiechnięta. A może zmysłowa. Nie, nie, nie. Dobra, to teraz dodajemy przyprawy. Troszkę pieprzu. Wince Kuba. Troszkę soli. Soli, soli, mało soli, jeszcze więcej, więcej soli. Szczyptę cierpliwości, żeby nie walnąć na cyczki. Hollywood, k***a, stoi otworem. Na studio zabrakło pieniędzy. Zabrakło, tak? Tato, tak, gotuję. No, zadzwonię jak ugotuję. Nie idź tą brodą, gdzie jest sanepid? Nie, Arek, no... Oj, kurwa. Już, już. Aniu, spróbuj naszego farszu i powiedz, czy jest w porządeczku. Dalej. Dobrze, no to w takim razie odstawiamy farsz na bok i dajemy mu się trochę przegryźć, a w międzyczasie przygotujemy ciasto. I tutaj do głównej, że tak to ujmę, roli przechodzi Ania. Teraz, o nie. Teraz Ania. O nie, o nie. Nie mam przygotowanych składników. O nie! Swoją drogą, patrzcie, co Ania już przygotowała w międzyczasie. To jest mrówka. A teraz będziemy przygotowywać ciasto. Trzeba go wyszukać. Dobra, klikamo. Klikamo pierogi. Tu wlewamy wodę. Cieplutką. Następnie jajeczko. Olej. I mąkę. Mąka, mąka. Ja tutaj druga kamera. Termomix wszystko nam pokazuje, ile się tam waży. Jeszcze, 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 już. I przesypało. A tam, a tam, a tam. I się robi. I my nie musimy tego ugniatać, zagniatać, babrać się. Ale super, Aniu. O, widzicie? Skończyło się. Dobra, jak tam nasze ciasto? No elegancko. No mówiłam ci, mówiłam. Sprawdzę. O, przełożyć na oprószony mąką blat. Czyli teraz tak, szykujemy sobie nowe stanowisko pracy, tak? Tak, 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 tak. Wysypię mąkę, bo ty wałkujesz. Tak, tak. O, no fajne, fajne ciasto, fajne. Fajne ciasto. Tutaj obracam i tak kręcę i kręcę i ono samo wypadnie. Aż to. Nie wypadło. A ile to jest mniej więcej, na ile pierogów policzony? Nie wiem. Nie wiem. Dobra, to ja to roztegez. Ty tegez. Szczerze mówiąc, ostatni raz robiłem to, jak jeszcze na chleb mówiłem pep, a na cycki amciu. Więc nie do końca pamiętam, jak się, ile się rozwałkowuje, bo robiłem to z moją babcią. Jak mówiłem na początku, każdego babcia robi najlepsze pierogi, ale moja robiła serio najlepsze. I teraz zamierzam kultywować to dzieło, że tak to ujmę. Moja robiła najlepsze. Nie, moja. Moja. Moja robiła z faszerem. A moja ze mną. Jakby się nie wciął w tą maszynkę. Ona się nie klei, ona się coś... Dobra, tak wygląda pieróg z maszyny, ale ja generalnie to chyba jestem zwolennikiem oldschoolowej metody, czyli biorę sobie kółeczko, biorę odrobinkę farszu i teraz pieróg zaginam na pół, zlepiam końce i teraz się dzieje najlepsza magia, czyli robimy wzorek na końcu. Zaginamy... Kurczę, nie lepiej. Rozgniatamy brzegi i teraz brzegi. Cyk. 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 Cyk, cyk. To jest pieróg maszynowy, to jest mój,
A Ani? Chyba jest mój. A Ani. Piszcie w komentarzach, który pieróg najbardziej wam się podoba. Czy pieróg A, czy B, jak Buba, czy C, jak Ania. Ale się nawpierdalamy. W sumie, to skoro pierogi też są z ciasta, to sobie pomyślałem, że Włosi na przykład nie używają wałków i im jakoś to wychodzi. To czemu by nie zrobić tego w ten sposób? Przecież to też jest kurwa ciasto. No i przy okazji pod światło widzę, gdzie trzeba bardziej rozciągnąć i zajebiście. Dobra, ale klejenie klejeniem, a my musimy wstawić teraz garnek, żeby już się gotowała woda na pierogi, żeby w końcu móc je zjeść. Dobra, mam już przygotowany garnek, teraz musimy tylko włączyć kuchenkę i do tego potrzebujemy małego asystenta. Dawaj, Hania, włącz kuchenkę. No dawaj. Co z ciebie za asystent, zwalniam. Wszystko trzeba robić samemu. Wodę oczywiście trzeba lekko posolić. I tak jak w przypadku makaronu, trzeba dodać odrobinę oleju, żeby się nie sklejały. Czekamy aż się ugotuje i wrzucamy pierwszą partię pierogów. Dobrze, no to jak widzicie, Ania niczym magik pojawia się i znika w naszym cudownym, pełnym zwrotów akcji filmie. Natomiast już jest z nami, już wróciła i teraz jej rolą będzie przypilnować pierogów tak, żeby na sam koniec się nie... Patrz, płyną. Tak, się przykleiły do mi... Ja pier... Error! Ej, dobra, jest taki rozpisz już. Robienie tych pierogów i nagrywanie tego jedno... Ej, o Jezu! Generalnie robienie tych pierogów i nagrywanie z tego filmu to jest przerąbana sprawa, więc już kończę nagrywać i dajcie to zjeść i już później skończymy. Ja już nie chcę kulinarnych programów nagrywać. Dziękuję. Dobra, te pierogi wyglądają no nie tak jak pierogi, które się spodziewałem. Bardziej przypominają mi uszy zawodników MMA. Ale Bogu dzięki Arek zrobił dużo cebulki, więc przykryjemy je cebulką i może jakoś pójdzie. I będą gdzieś wyglądały jak uszy zawodników MMA przykryte cebulką. Zajebiście. Jeżeli ten film był chociaż w połowie tak dobry jak te pierogi, to był twardy i mam nadzieję, że wideo wam się podobało. Jeżeli tak, no to łapka w górę, komentarz, subskrypcja i tak dalej. Nie przerywaj mi, jak zbieram myśli. Jeżeli chcecie więcej odcinków z serii Buba z Anią gotują, to nie będzie ich więcej, bo mamy dosyć. I widzimy się w następnych odcinkach, przyjaciele. Rest in strength. Masz, poczęstuj się. A kurde, nie napisał.